Firma projektu Budskępna została bezpośrednim wykonawcą budowy bloku operacyjnego kępińskiego szpitala. Nie tylko oferta zgłoszona do przetargu okazała się najlepsza, ale mając na względzie logistykę, jest to także dobre rozwiązanie. Kępińska firma będzie jako podwykonawca budowała w tym samym czasie lądowisko na dachu szpitala, co ze względów technicznych ułatwi pewne rozwiązania. Dokończenie budowy bloku operacyjnego poza lądowiskiem jest jednym z warunków funkcjonowania naszego szpitala. Dla zarządu powiatu jest to inwestycja kluczowa i dlatego od dłuższego czasu zabiega o dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej na realizację tego zadania. Koszt prac budowlanych to ponad 4,5 miliona złotych. Bez względu na to, czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, proszę Państwa, to ta inwestycja będzie z własnych środków. Robimy to w ten sposób, że wszelkie możliwe środki, które mieliśmy przeznaczone na przykład na budowę czy dróg, na przykład mówię powiatowych, mniejszych odcinków, także ważnych, to skupiamy wszystkie w jedno miejsce na blok operacyjny. Okazuje się, że rozmowy z burmistrzem i wójtami o wsparciu tej inwestycji nie przyniosły konkretów. Wielokrotnie na temat rozmawialiśmy. To jest trudny temat. Na tym może poprzestańmy. No zobaczymy, tak. Niemniej na razie robimy tak, że robimy to sami jako powiat. Nowy blok operacyjny ma powstać na pierwszym piętrze budynku SOR. Aktualnie blok w szpitalu posiada 3 sale operacyjne. Jest jedna główna sala chirurgiczna, a oprócz tego ginekologiczna i sala kostna. Nowy blok operacyjny będzie miał również 3 sale, ale pełnowymiarowe z pomieszczeniami przygotowania pacjenta z salą wybudzeń, strefą czystą i strefą brudną. Ponadto powiat kępiński wspólnie z dyrekcją szpitala czyni starania o pozyskanie kolejnych środków, tym razem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę oddziału internistycznego. W maju zostanie złożony wniosek w tej sprawie.